Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem Dnia Radia Zawiercie. W środę 30 września jest pani Anna Myca, mama Lenki. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo nam również miło, że gości pani w studiu Radia Zawiercie. Mogę to chyba najpierw powiedzieć, z gminy Żarnowiec, z Żarnowca. Dokładnie tak. Pozdrawiamy cały Żarnowiec, jeśli nas słucha. Mam nadzieję, że wszyscy, nie tylko zresztą z Żarnowca, z całego powiatu i z całego regionu będą słuchać, bo bardzo ważna rzecz. Ja się przygotowałem i plakat wydrukowałem, ale pani ma chyba lepszej jakości, nawet plakat bardziej czytelny. Tak, ja też się przygotowałam, przyszłam ze swoim. Pokażemy to też do kamery. Ten plakat będziemy udostępniać także na łamach portalu zawiercianieskie.pl, więc nawet najpierw zacznę od tego, że odczytam treść plakatu, a później już pomówimy o akcji. Jeśli chcesz zrobić coś dobrego i podarować uśmiech małej Lence, wystarczy, że przekażesz minimum 35 cm włosów. Nie mogą być farbowane. Dziękujemy. Włosy możesz przekazać fryzjerowi lub skontaktować się bezpośrednio z mamą Lenki pod adresem włosy, w sensie bez polskiej litery, włosy.dla.lenki@gmail.com. Napiszemy to też w filmiku, więc będzie można sobie spokojnie zapisać. No to o Lence porozmawiamy. Zapytam najpierw, jak, od czego ta potrzeba się zaczęła? Lenka, mając 2,5 roku, zachorowała na łysienie plackowate. Na początku oczywiście nie wiedzieliśmy, co to jest i w ogóle nie znaliśmy diagnozy, że to jest wyłysienie plackowate. Jeździliśmy, zajęło nam to w sumie rok, żeby znaleźć tą diagnozę od lekarza do lekarza różnych specjalności. No i w końcu gdzieś po drodze pojawiło się pytanie, że to może być właśnie łysienie plackowate. Skonsultowaliśmy się z lekarzem dermatologii, który wysłał nas do Warszawy, bo tutaj u nas niestety nigdzie w pobliżu żadnych ośrodków, które zajmują się tego typu schorzeniami, nie ma. Stąd właśnie trafiliśmy do szpitala MSWiA, który postawił i potwierdził, że to jest łysienie plackowate. Lenka zachorowała w styczniu 2019 roku, więc zaraz będziemy 2 lata, jak jest chora. No i w przeciągu 2 miesięcy straciła wszystkie włosy na główce. Na szczęście rzęsy, na szczęście brwi ma. No i to jest najważniejsze dla nas, że tego nie straciliśmy, ponieważ no, to jest dla niej bardzo istotne. Ona jako prawie 4,5-latka przywiązuje no niestety dużą wagę, jak to każda mała dziewczynka, do włosów. Kocha czesać włosy, kocha spineczki, froteczki i tak dalej, na co po prostu cierpi jej młodsza siostra, bo musi być modelką w tym wszystkim. No i po prostu tak to się zaczęło. Jedna dziewczynka przekazała nam włosy. No i to właśnie było początkiem naszej akcji, że gdzieś pomyśleliśmy, że może być to właśnie w sposób na to, żeby złagodzić te objawy Lenki, żeby to po prostu podarować jej takie szczęśliwe dzieciństwo. No bo nie oszukujmy się, no tak wygląda. Wszędzie teraz, wiadomo, dziewczynki, warkoczyki, długie włosy. No i tak to Lenka też marzy o tym wszystkim. Więc postanowiliśmy zbierać do włoski, żeby wykonać jej taką perukę. Czy choroba Lenki również wiąże się z jakimiś złymi, poważnymi konsekwencjami dla zdrowia, dla życia? Lenka oprócz tego, że cierpi na łysienie plackowate, ma też niedobór odporności IgA i taki bardzo silny AZS. I niestety lekarze twierdzą i nas przekonują o tym, żebyśmy bacznie ją obserwowali, no ponieważ no, te choroby nigdy samotnie nie chodzą. Zawsze chodzą w grupie kilku chorób, więc no, Lenka jest powiedzmy cały czas pod diagnostyką taką rozszerzoną, o ile po prostu te czasy koronawirusa nam pozwalają na to. No i szukamy po prostu, znaczy mam nadzieję, że się nie doszukamy, ale cały czas mamy to pod kontrolą, żeby nie okazało się za późno po prostu, że Lenka choruje na coś jeszcze, żeby tego po prostu nie przeoczyć. Życia na szczęście nie jest to groźne dla życia, no ale dla zdrowia jak najbardziej, bo jest za tym jeszcze szereg chorób, które po prostu musimy wcześniej zdiagnozować. Jeśli chodzi o akcję, to jakie to muszą być włosy? Co prawda już trochę z plakatu wiemy, że minimum 35 cm, niefarbowane. Jak wziąć udział, jak ktoś na przykład ma, słucha nas, ktoś długo włosy, chciałby wspomóc Lenkę, od czego trzeba zacząć, jakie są kolejne etapy?
No, na pewno najważniejsza jest chęć, bo od tego się wszystko zaczyna. Minimum 35 centymetrów bierze się stąd, ponieważ umówiliśmy się już z jednym studiem perukarskim wstępnie, że tam wykonamy tę perukę i oni mają akurat takie wymagania. Nieważny jest kolor włosów, ponieważ kolor jest potem dopasowywany przez to studio do urody, do koloru brwi itd. Ale ważne jest, żeby to był włos niefarbowany, no bo takie jest nasze wymaganie tego studia. No i generalnie wystarczy 35 cm, najlepiej to jest splecione w warkoczek. No i obojętnie u którego fryzjera, bo to nie jest ważne, czy to nam przekazuje fryzjer, czy to nam przekazuje osoba prywatna. Ja tutaj na plakacie podałam kontakt do siebie, w którym łatwo można mnie znaleźć i można się ze mną skontaktować. Ja jeszcze też wspominając zawsze, wręczając te plakaty fryzjerom tutaj w Zawierciu i w okolicach, też bardzo dużo osób, za co serdecznie dziękuję, przyłączyło się do naszej akcji i razem z nami po prostu zbiera te włosy dla Lemki. Wystarczy skontaktować się, ja je chętnie odbiorę, albo można umówić się na wysyłkę. Ja zawsze bardzo serdecznie dziękuję i zawsze, jeśli to jest jakaś mała dziewczynka, zawsze staram się też podziękować, jakiś chociaż odrobinę, jakimś słodkim upominkiem, żeby to po prostu docenić, bo to jest naprawdę wielki gest. Od jak dawna trwa ta akcja? Czy już do tej pory ktoś albo się zgłosił, albo zapytał o coś? Tak, powiem szczerze, że ta akcja trwa niecały miesiąc, a już mamy, bym powiedziała, setki to może przesadzę, ale dziesiątki zgłoszeń. Odzywają się do nas ludzie nawet ze wschodu Polski, bo dostałyśmy już włosy z Przemyśla. Ostatnio odezwała się do nas dziewczyna z Warmii, także jest odzew, ponieważ też na swoim Facebooku mam ten plakat i już mam, z czego bardzo się cieszę, ponad 500 udostępnień. Tego więc ta akcja rozrasta się. Nie spodziewaliśmy się, powiem szczerze, takiego odzewu. Jesteśmy bardzo dumni, dostajemy włosy. Bardzo za nie dziękujemy. Gdyby okazało się, że chęć pomocy znacznie przewyższyła możliwości odebrania tej pomocy, domyślam się, że pewnie będą przekazane te podarowane rzeczy również tym, którzy potrzebują. Tak, ja powiem tylko jeszcze to, że Lenka to nie jest jednorazowa akcja, że my zbieramy włosy na perukę, która zostanie teraz wykonana i na przyszłość, ponieważ no, taka peruka dziecięca wystarcza zazwyczaj na około 1,5 roku. Może być tak, że 2 lata, ale to już jest powiedzmy w takim no, dużym, małym prawdopodobieństwie, ponieważ ta główka też rośnie. No i musi być to dopasowane do główki w wieku dziecka. Więc w przyszłości też będziemy korzystać z tych włosów. A te, które z jakichś powodów to studio perukarskie nam nie przyjmie, to oczywiście zobowiązujemy się do tego, żeby przekazać akcji na akcję dla innego dziecka albo po prostu na fundację, która zbiera i wykonuje te peruki. Pamięta pani, ile tych pytań, zainteresowań akcją było z Zawiercia, z powiatu, z województwa, z Polski, z jakich części Polski? Powiem szczerze, że dokładnych liczb niestety nie podam, ponieważ codziennie, naprawdę codziennie prowadzę setki rozmów z ludźmi, którzy nawet chcą przekazać w przyszłości i chcą nam powiedzieć i przekazać swoje wsparcie. A tutaj z Zawiercia nawet dzisiaj odbierałam już włosy, także naprawdę i z naszego powiatu jest bardzo duży odzew. Ludzie są naprawdę przejęci losem Lenki. Dlatego mam nadzieję, że też trochę ta nasza akcja pokaże, że jest taka w ogóle potrzeba, że jest taka choroba, bo w Polsce nie mówi się o takiej chorobie. Dopiero w ostatnich czasach gdzieś powstało w ogóle stowarzyszenie alopecji, bo to się po łacinie nazywa alopecia areata, które zrzesza właśnie przeważnie osoby dorosłe jednak, które cierpią na tą chorobę. I teraz niedługo wyjdzie takie wydawnictwo, które skierowane jest do dzieci właśnie o chorobie łysienia plackowatego. Więc już nie możemy się też z Lenką doczekać poznania historii łysolki i długowłosego. Jak przeglądałem pani Facebooka przed rozmową, to chyba niedawno był nawet dzień, nie wiem czy nawet nie międzynarodowy, Zgadza się, alopecji. 3 sierpnia. To jest Międzynarodowy Dzień Alopecji. A dlaczego 3 sierpnia akurat, wie pani?
Nie, chyba to nie ma, nie wiąże się, powiem szczerze, z jakąś historią, chociaż być może nie wiem całości, ale został ustalony właśnie na 3 sierpnia i powiem szczerze, że bardzo dużo moich znajomych udostępniło, polubiło, więc gdzieś ta świadomość w społeczeństwie się buduje. Ja też mam taki cel, żeby jak najbardziej szerzyć informacje o tej chorobie, no bo no to wygląda tak, że po prostu gdzieś to moje dziecko będzie funkcjonować i funkcjonuje w tym społeczeństwie. No i w ten sposób też buduje się jakąś, no powiedzmy, nawet wiedzę, to, że no, nie jest ktoś łysy, bo lubi, bo czasami takie mamy pytania, czy Lenka jest ogolona, bo tak jest fajnie. Może niektórzy myślą na przykład często o chorobach onkologicznych. Dokładnie, tak, najbardziej też, chyba z tym. Tak, też nam dostajemy takie pytania, ale na szczęście to nie jest to i na to się nie umiera, jak na choroby onkologiczne niestety wciąż. Dlatego no, też chcemy odróżnić to trochę, że też jest właśnie problem z łysieniem, nie tylko w przypadku chorób onkologicznych. No, choćby nawet te osoby, które mamy w znajomych i które udostępnią, to ta akcja, to już myślę, że do 1000 dobrych osób dotarła, także to już jest ogromny sukces tego wszystkiego. Ja tylko dodam jeszcze, że Lenka jest podopieczną fundacji. Właśnie czyta pani w moich myślach, też to chciałem z plakatu odczytać. Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Dokładnie tak. Zaczęło się od tego, że zaczęliśmy zbierać 1%, który potem przeznaczymy na zakup takiej peruki. Jeszcze nie jest to rozliczone, bo najprawdopodobniej będzie przez tą pandemię rozliczone pod koniec listopada. I ja pozwolę sobie, korzystając z okazji, bardzo serdecznie wszystkim podziękować, którzy rozliczyli na Lenkę 1%, którzy udostępnili jakąkolwiek informację, którzy przekazali włosy, którzy po prostu życzą nam dobrze, pytają. Bardzo dziękuję, to naprawdę bardzo dużo znaczy i dla nas jest bardzo budujące, że jest tyle osób, które po prostu traktują nas i Lenkę przede wszystkim bardzo życzliwie i naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. www.dzieciom.pl/36741 36741. Pod tym adresem można znaleźć informacje o Lence, także o tym, że no 1% podatku w tym momencie to akurat nie jest rzecz aktualna, ponieważ dopiero od nowego roku będzie można 1% przekazywać, ale z tego co widziałem też jest możliwość przekazania datku na przykład dla Lenki. Tak, zgadza się, jest możliwość nawet na zasadzie płatności blikiem, bez takich szybkich płatności. No to pozdrowienia dla Lenki. Bardzo dziękuję, Lenka też wszystkich pozdrawia. Chciała przyjechać, ale niestety obowiązki przedszkolne to ważna sprawa. To poważna rzecz i trzeba ich koniecznie pilnować. No to powodzenia w akcji. My oczywiście serdecznie wszystkich słuchaczy, wszystkich odbiorców, widzów do włączenia się tak też w akcję zachęcamy. Warto udostępniać, bo o tych kilkuset udostępnieniach, o których pani powiedziała, to myślę sobie, że o tyle ważne, że nawet jeśli ja, który na przykład nie mogę wziąć udziału w akcji, udostępnię, może zobaczy to ktoś ze znajomych, kto może i chce i weźmie udział. No właśnie, to jest jeszcze ważne, że ludzie nie mają świadomości jeszcze w tych czasach, że można podzielić się z kimś włosem. To się wydaje, że to jest nic, ale naprawdę włos ma bardzo dużą wagę dla takich osób jak my i żeby poczuły właśnie wiatr we włosach, bo to jest strasznie przyjemne uczucie. Ja w swoim życiu oddawałam 2-krotnie i wiem, że naprawdę daje tu bardzo dużą satysfakcję. Państwa i moim gościem była pani Anna Myca, mama Lenki. Pozdrowienia dla Lenki, pozdrowienia dla całej rodziny. Bardzo powodzenia. Dziękujemy, my też pozdrawiamy. Bardzo dziękuję.